Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna. Witam Was, bratkowie. Dziś otrzymaliśmy szokującą wiadomość od ludzi z Stanoka. Co takiego się stało? Otóż do tej pory parafia sanocka Fara wolna była od podawania ciała Chrystusowego na rękę. W ostatnią niedzielę proboszcz postanowił dokończyć dzieła i zniszczyć wiarę w swoim kościele. Nakazał, aby ludzie chcący przyjmować komunię świętą do ręki przychodzili po komunię pierwsi, a po nich ci, którzy komunikują tradycyjnie, na kolanach i do ust. Ponieważ był to kościół wolny od protestanckiego deptania Najświętszego Sakramentu, ludzie poczuli, że się im niszczy mszę świętą, walczy z ich wiarą. Jak to? Ci, którzy wierzą w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, mają po komunię pójść po tym, co rozsypali przed nimi protestanci? Podniosły się słowa wielkiego oburzenia, protestu. Najprostsi ludzie oburzyli się. Grupa ludzi zapłaciła za 10 tysięcy plakatów przeciwko temu nadużyciu i rozwiesza je po mieście. Ludzie są oburzeni i deklarują, że jeśli zacznie się w sanockiej farze dawać komunię do rąk, oni nigdy już na żadną mszę świętą do kościoła, żadnego, który nie odprawia mszy trydenckiej, nie pójdą. Choćby mieli wcale nie chodzić, po Chrystusie deptać nie będą. Takie postanowienie podjęła spora grupa wiernych, którzy nie pogodzą się z wprowadzeniem takiej praktyki, których ta decyzja proboszcza zgorszyła, oburzyła i wywołała wstręt do chodzenia do kościoła na tak zwaną zwykłą mszę świętą. Będą dojeżdżać gdziekolwiek, gdzie nie będą zmuszani do komunii chodzić po ciele Boga, którego chcą przyjąć. Choćby mieli wybudować własne katakumby, zrobią to, bo żaden biskup ani proboszcz nie ma prawa pozwolić ludziom na deptanie po Bogu Wszechświata. Kochani sanoczanie, jesteśmy z Wami. Macie odwagę robić to, czego nie mieli odwagi robić inni. Walczycie nie tylko o swój dekanat, nie tylko o swoją farę, ale o całą Polskę. Także za tych, którzy zgrzytali zębami na to poniżenie Chrystusa, ale nie mieli odwagi niczego uczynić, przeciwstawić się, powiedzieć nie. Modlimy się za Was. Nie dajcie się. Jesteście chlubą Polski katolickiej, która wie, że po Chrystusie nie wolno deptać, bo wtedy to żydowska synagoga, a nie Kościół Chrystusa. Sanok jeszcze walczy o zachowanie świętej wiary katolickiej. To chluba i przykład dla wszystkich parafii w Polsce, zgromadzeń, a nawet zgromadzonek, sióstr, michalitek i palotynek i tak dalej. Dlaczego bucyfały z zakonów arcyfranciszkańskich nic nie robią dla obrony wiary katolickiej i jej obyczajów? Czyżby tak jak ojcowie kapucyni w dobie reformacji pierwsi przeszli na protestantyzm? Tu pada pytanie, gdy będą upadać zakony z powodu zniszczenia wiary, gdy będzie się sprzedawać zakonne nieruchomości, gwardian podzieli majątek zakonny sprawiedliwie pomiędzy współbraci? Czyżby chodziło o to, żeby majątki zakonne budowane przez setki lat i ofiarność wiernych gwardian przejął i podzielił je wśród swoich konkubin? Broniąc katolickich obyczajów naszych praojców w przyjmowaniu Komunii Świętej, obronimy wszystko. W starych księgach kościelnych jest napisane: bij, kto w Boga wierzy. Już dziś nie jest to dwuznaczny slogan. Wystarczyłoby paru mężczyzn, którzy porozmawialiby z proboszczem i wiernymi, którzy przyjmują komunię na rękę, zgorszenie by wypleniono. Parafianie z Sanoka, cała Polska jest z Wami. Nie pozwólcie sobie odebrać najgodniejszej postawy przed Bogiem. Ta postawa jest zapisana dla Was w dokumentach Kongregacji Nauki Wiary. Wstyd i hańba dla proboszczów w Sanoku, że dopuścili się tak haniebnego czynu, który pozwoliłby deptać ciało Pańskie. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi drogami Syna do Syna. I brońcie Eucharystii i jej postawy. Wy jesteście solą ziemi.
Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.